Hej, hej! 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 Witamy się z Wami w kolejnym vlogu i powiem Wam, że coraz bliżej zbliża się ten wielki dzień, czyli drugie urodziny Luny. Tak, baba? Ile masz lat? Trzy. No chyba nie trzy. Tak, także drugie urodziny to już w niedzielę. Dzisiaj jest wtorek. Tak, wtorek. Także teraz idziemy do Empiku odebrać książeczki, bo jeszcze zamówiłam, żeby Luna miała takie farmerskie książeczki do oglądania, jakieś nowe, bo już dawno Lunie nie kupowaliśmy żadnych książeczek. Także tak, w ten sposób. I teraz jeszcze czekam na paczkę, żeby była do odebrania z masą cukrową do tortu i no... Niedługo, już następny pewnie odcinek, będziemy robić tort świnkę, ale to będzie hit, mówię Wam. Ja nie wiem, jak my to zrobimy, bo jest niezły plan na świnkę, na kremie maślanym, żeby ona z wierzchu była, żeby ją wyszpachlować, także zobaczymy, jak to będzie. I od razu zachęcam Was do wpadania na Instagram, na TikToka. Także wpadajcie, bo na Instagramie czasami dzieje się coś, co się nie dzieje na YouTubie, także tak. No i subujcie, lajkujcie, komentujcie i dawajcie znać w komentarzach, jak podobają Wam się vlogi z nami. A my zbieramy się do wyjścia, tak, Luna? Co? Wózkiem jedziemy? Tak, i tak. Nadal w biurze bałagan, w sensie no... Kartony do wyniesienia, to ja nie wiem, u Was też tak jest? Dawajcie znać, że jak coś jest do wyniesienia, to tych kartonów się składuje z paczek właśnie i po prostu to jest crazy, ile tego wszystkiego jest. A i w ogóle zamówiłam sobie w aptece suple, bo już mi się kończą te, co muszę brać przez całą ciążę i trochę już pozamawiałam rzeczy przygotowawczych, takich jak na po porodzie, podpaski te poporodowe, już wiem, jakie są sprawdzone, dobre, bo już przy Lunie mogłam przetestować, także zamówiłam, bo były bardzo dobrej cenie, no i powoli będę właśnie składować, to dlatego też takie rewolucje i posprzątałam w biurze, żeby w komodzie mieć gdzie przechowywać te rzeczy, także no jakieś smoczki takie, wiecie, co u Luny się sprawdziły, żeby mieć takie na 0,3 miesiące, Boże. Ja to już trochę jestem przerażona, jak zaczęłam zamawiać te rzeczy, bo tak sobie myślę, Jezus, to się dzieje naprawdę. Bo wiecie, jak tego brzucha tak nie widać, jak jeszcze ruchów nie czuję, to jest takie... W sensie wiesz, że tam jest ten bobas, że on rośnie, bo jednak wizyty u ginekologa to przypominają w ogóle, ale jednak takie wizyty USG i ogólnie jak już się czuję, te ruchy bobasa dają najwięcej, także już się nie mogę doczekać, aż będę czuła ruchy. Ale mi się wydaje, że jeszcze z 2 tygodnie to na pewno poczekam. Także no, to. Ale już jak zamawiałam te rzeczy, to było takie crazy i tak sobie myślę, Jezu. Aż mi się ciepło zrobiło i takie, Boże, to już zaraz, wiecie, bo to zaraz, jakoś za miesiąc będziemy w połówce, połówkowe USG, także wow. A ja z Luną na przykład do 40 tygodnia nie doczekałam, także to by, jak z drugim bobasem też nie doczekam, to będzie mniej niż połowa zostanie, no. Także tak, dobra, zbieramy się, idziemy do sklepu. No i patrzcie. Tutaj na mnie czeka już Omega, które sobie wcześniej zamówiłam. Podobnież jest bardzo dobre, także no, a teraz biorę Omega takie truskawkowe. Zaraz Wam na szybkości pokażę. I powiem Wam, że wcale mi się nie podoba te truskawkowe efekty, jakie są po Omega. Także cieszę się, że zamówiłam sobie teraz te klasyczne, bez żadnych smaków. O, patrzcie, to jest te truskawkowe Omega. Firma jest bardzo dobra, oni naprawdę mają bardzo dobre suple, jeśli chodzi właśnie o te Omega, ale mnie denerwuje ten smak truskawkowy w tym, także... Mama! Słuchajcie, my już wracamy, mam paczkę, papier do zapakowania prezentu i 2 pączki. A Luna jedzie, nie? W sklepie nie udało się nagrać, bo hulajnoga, Luna, to jest niezłe wyzwanie.
Teraz wracamy Luna do domu i w domu będzie pączek. Siadaj i jedziemy. Także patrzcie, jeszcze taką właśnie to zamówienie z Empiku, to świeczka, dwójeczka na torcik, świnka do kolekcji, świnek. I jeszcze takie książeczki i tutaj po prostu są takie fajne, różne rzeczy. No i taka śmieszna mniejsza, że tu się traktor wyciąga i go się tutaj stawia, także takie coś. I to będzie jeszcze do prezentu i Luna mi tu nie podglądaj. Także widzicie. Już mamy wszystko skompletowane do prezentu. Pojechaliśmy na zakupy do Zary i jest zamknięte. Pomyślałbyś? Forever. Ja wcale. Nie mam jakich baniek mydlanych w Szczecinie. Rafał chce płyn do baniek mydlanych. Ups. Także tak, pojechaliśmy sobie do Galerii Mokotów i się okazało właśnie, że Zara jest zamknięta, a między innymi po to tam pojechaliśmy, żeby dla Luny jakieś fajne ciuszki popatrzeć na wyprzedażach, bo są fajne. I pomyślałam, że zamiast na necie, to zobaczmy stacjonarnie, no i proszę. Oczywiście na necie, jak się wpisuje Zara Galeria Mokotów, to jest pokazane, że jest zamknięte, ale nie pomyślałabym, żeby sprawdzić, także no super. Jak widzieliście, byliśmy jeszcze w Tigerze po jakieś dupere lepianki, takie kosmiczne, duże i szklane słomki, także one są już w smywarce i będą jutro do użytku, do koktajli, więc takie mini zakupki. I Luna pewnie zaraz przyjdzie, bo była teraz u dziadków, jest teraz i my sobie chcieliśmy skorzystać z okazji i pojechać. No. Następny dzień i idziemy do paczkomatu, tak? Odebrać nasze zamówienie z torty. Słuchajcie, ale pogoda jest zjawiskowa, ten deszcz. Nie, Luna? Fajna pogoda? Genialna. Wyciągasz? No jak wyciągasz? No. Zium. Gdzie jest Dzidzi? W torbie? A w brzuchu, tak? Jesteśmy w domu. Teraz otwieramy paczkę, co? No i mamy paczkę. I patrzcie, co my tu mamy. Taki podkład pod świnkę. Nie no, pięknie różowo, taki kolor. Oczywiście ten nasz ulubiony w kolorze baby pink i on jest na bazie oleju, więc będzie łatwo zafarbować. Krem maślany. I masa cukrowa różowa. I do tego mamy masę cukrową białą na oczy. No i czarną, niestety, wiecie, takie duże ilości, ale mam nadzieję, że to będzie dało się jakoś zabezpieczyć i później wykorzystać, bo czarny też nam jest potrzebny, tylko do oczu. Nie otwieraj tego, Luneczko, jeszcze. No co ty. I mały wałeczek do masy cukrowej, bo może nam się przydać. Także takie rzeczy, więc w następnym tygodniu będzie właśnie film zrobienia tego cuda świnki torciku. Jeszcze takie info, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, skąd my te cukiernicze rzeczy zamawiamy, albo jak stacjonarnie jeździmy, to właśnie jest ten sklep. Także tutaj możecie znaleźć wszystko i zamówić sobie szybciutko, jak nie jesteś z Warszawy, a w Warszawie proszę bardzo, tutaj adresik. Także
Ja już kończę tego vloga, powiedzmy, że dwudniowego dzisiaj, tylko takie załatwianie szybkich spraw. Dziękuję za oglądanie i miłego dnia i widzimy się w następnych vlogach, ale teraz jest w planach kolejny film Pączki. Pączki na tłusty czwartek, także zostańcie z nami i adio. Pa!